Cześć! Jesteśmy Nephilim Cosplay! A to jest MediaFan, blog o reklamach i marketingu. Tak jest, wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo dziewczyny, to ja, MediaFan, blog o mediach, reklamie i marketingu. A dzisiaj będzie o podróżach małych i dużych. Mam taki cykl, gdzieś go rozpocząłem kiedyś, geek w podróży i to właśnie będzie dobra okazja. Jestem teraz w hotelu, zawsze kiedy przybywam do hotelu, to jest w końcu będę mógł podładować wszelkie sprzęty, telefony, iPady i inne rzeczy, które potrzebują baterii, kamery. I to jest okej. Okay. Wbijam do pokoju, podłączam wszystkie rzeczy, ale czasem zdarza się, że muszę wyjść. I tutaj pojawia się problem, ponieważ w większości hoteli jest tak skonstruowane, że jak wychodzisz, to wyciąga się klucz z tego tutaj urządzenia i odcina się po wyjęciu prąd w całym pokoju. I to jest problem. Ale jest na to rozwiązanie. Działa jeszcze w większości hoteli, chociaż niektóre zaczęły wprowadzać już jakieś zabezpieczenia. Czy można do takiego urządzenia włożyć kartę? Znaczy cokolwiek, co przypomina kartę. Nie polecałbym wrzucania karty kredytowej, czy tam dowodu osobistego, czegokolwiek, po co mają lecieć pieniądze. Ktoś ma to schowankować, ale na przykład karta do londyńskiego metra już powinna zadziałać. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tak, działa pięknie. Już możemy opuścić nasz pokój, a prąd się będzie ładował nasze zabaweczki i gadżety. Co okazuje się wcale nie jest takim banalnym problemem. Bo ja mam zawsze z tym problem w podróży. Tak mogę opuścić hotel, prąd, urządzenia się ładują, uciekam dalej. To był geek w podróży, rady i porady, nie od parady. Tymczasem na razie, trzymajcie się.